Nie wiem, czy to za duże, ale od razu taki radio zrobiło, że... Się nagrywa. O, ładna ryba. Niekoniecznie. Że nie czuję masy. Wiem, że walczę. To tak jak z tym o kolegi, co ostatnio złowiliśmy. Nie mógł go podnieść, ale w sumie nie ważył. Potem się okazało, że wiesz, prawie 90. Za ogon czy za bok? Za bok. Ja jestem tak odszedł. Czy ten podbierak będzie umoczony, czy nie? No, umocz. Umocz. Ale no, taki wiesz, no. Prawie wymiarowy. Nie, o Jezu. Ale one tak uderzają, widziałeś, tamten też nie mogłem wciąć. Ale teraz go wciąłeś, powiem ci, chyba od razu mu zrobiłeś punkcję w kręgosłup, nie? O, bo chyba. Cześć, dzień dobry, witajcie. Jesteśmy tak jak prawie co roku w majówkę u Smułka. Teraz lekkie opóźnienie, ale to nic. Bawimy się na jego jeziorze. Jest w porzo. Znaczy nie do końca w porzo, bo on złowił 5, a złowiłem 2 szczupaki. Sześć? Ja tego 6 nie zaliczam, bo to, że ty go chciałeś odpiąć, a nieważne. Tak czy inaczej, dużo brań, mało wcięć, to z mojej strony, może się kiedyś nauczę. Ale powiem wam, że jest bardzo fajnie, pośmialiśmy się, poopowiadaliśmy sobie, co tam w trawie piszczy. Także mam nadzieję, że z uśmiechem na twarzy ten film obejrzycie. A może jak się w końcu uda, Smułek przyjedzie do mnie i u mnie na jeziorze. I coś spróbujemy tam połapać. Zapraszamy. Nie. Masz kamerę? Chyba tak. Taki podbierać jak twój. Ci go? Nie. Ci go? Dasz radę? Chyba wytrzymam, ale bądź w pogotowiu. No tak. Czekaj, bym już wędki sobie nie połamał. Pytałeś się, czy na to łowię jeszcze? No, ale... Trochę mniejszy, żeby nie powiedzieć dużo. Spokojnie. No dobrze. Od czego chciał zacząć? Rozgrzewkowy. Czyli mamy po jeden rozgrzewkowy, żeby plecionka poczuła ruch na... Ręka się do zacięcia przyzwyczaiła. Mułek właśnie o dziwo nie złowił na moją wędkę, bo zazwyczaj jak mu daję swoją wędkę, to łapie. Ale przed chwilą miałem branko na jego i na Zoomę. Bardziej patrzę pod kątem tego kołowrotka, bo pomimo maślanej pracy, tak powiem wam, że bardzo fajnie się mocny jest i stabilnie się to wszystko tutaj odbywa na nim. Sprzęt nie gra, sprzęt wygrywa. Nie, żartuję. Ach. Nie dużo. 4 kilo. I pół, nie, już widzę, że się zaczął kręcić. Ojej. Jedna banda. Już wiesz, czemu powtórzył. To no. Zawsze powtarzają. Ale patrz, jak zaczął. Po samą... No. ...główkę. Ale są wszystkie po prostu z jednego gniazda, tak, chyba. Tak, jeden rocznik, ale to świadczy o tym, że ten duży nie żałuje. Musi być jakaś przynęta, która je odpali. Czy zawsze coś zrobię, jakby tuż? Ale tak jak mówiłeś, on musiał być już złapany przez kogoś i ktoś go wypuścił. No. Albo widzisz, tu jest moje, no. Tu ktoś go wypuścił, więc... się nagrywa. Dobrze. Dobra, był widoczny, więc... Ja chcę zobaczyć, jak ładnie odpływa. Tylko tak puszczam teraz.
wiesz, nie chcę go mocno łapać. No. Taki chudziak. Przyzwoity. Papa. Zastanowię się, że... Super. I kolega tutaj się łódką przesuwał. W opadzie tym razem, nie? W przeciwnym, taki kutkowego kierunku. Ojej. Nie, no nie. Dobrze. Nie, nie, smutno. Jeden rocznik na kiju, nie? Szkoda mi tej rybki. No dobra.